Czy adwokatura ma coraz więcej wspólnego z radcami prawnymi i czy zmienia opinię o legalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? O tym już za chwilę porozmawiam z Przemysławem Rosatim, nowym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. A w drugiej części programu o nowych niebezpieczeństwach polisolokat. Na co uważać, opowie mecenas Leszek Kieliszewski, partner zarządzający w Kancelarii Legality. Wojciech Tumidalski, zapraszam na Rzecz o Prawie. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. No, minęło już trochę czasu od zjazdu, na którym został pan wybrany na prezesa Naczelnej Rady. Nie mogliśmy się przez ten czas spotkać, bo ciągle były jakieś pilniejsze sprawy. Udało się już poustawiać pracę biura i wszystkich struktur tak, jakby sobie pan prezes życzył? Mogę powiedzieć, że prawie tak. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zamknąć przede wszystkim ten taki etap organizacyjny. To jeszcze chwilę potrwa. To mogę też uczciwie powiedzieć, że nie jesteśmy w momencie, w którym w 100% mamy poukładane sprawy. To też jest oczywiście pochodną pandemii, która powoduje ograniczenia, która powoli się kończy. Tu przede wszystkim myślę o pracy, takiej typowej pracy biura Naczelnej Rady Adwokackiej. Natomiast w dużej mierze, jeżeli chodzi o te funkcje i miejsca samorządowe, to w tym zakresie podjęliśmy już konkretne decyzje. Jesteśmy teraz tak naprawdę na etapie układania planu pracy Naczelnej Rady Adwokackiej i komisji działających przy prezydium i przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. To co jeszcze najważniejszego zostało do uregulowania? Tak naprawdę został, moim zdaniem, taki trochę, można powiedzieć, top of the top Legal Tech, bo uważam, że to będzie wyzwanie tej kadencji i będę chciał w tym tygodniu spróbować zakończyć układanie zarówno zadań, jak i też od strony osobowej, jeżeli chodzi o tą komisję, ten Instytut Legal Tech, który będziemy chcieli w tej kadencji rozwijać, bo to będzie po prostu wyzwanie tej kadencji. Nowe technologie, informatyzacja, cyfryzacja. Zresztą to jest wyzwanie nie tylko mojej kadencji, czy kadencji całej adwokatury, ale to jest teraz wyzwanie przede wszystkim świata prawniczego i to mówię o w szerokim rozumieniu, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, przede wszystkim o wymiar sprawiedliwości, dlatego że to jest też wyzwanie, które powinno przyczynić się do jakościowej zmiany funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w odbiorze społecznym. A jak to zostanie zrobione, no to już w rękach tak naprawdę decydentów. No chyba bardziej ustawodawcy rzeczywiście niż tylko organów korporacyjnych, ale gdy o tym mówimy, to pan, panie mecenasie, się na kimś wzoruje? Ma pan jakieś punkty odniesienia, względem których próbuje pan, no nie sam oczywiście, sformułować, no, w ogóle wymyślić formułę funkcjonowania adwokatury, palestry współczesnej? To znaczy, może, jeżeli mówimy o Legal Techu, to część, można powiedzieć, że ona część się dzieje. To znaczy są przede wszystkim oddolne inicjatywy, jest wirtualna katedra prawa, są fundacje, są też adwokaci i radcowie prawni, którzy intensywnie pracują na rzecz rozwoju Legal Techu w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o aktywność samorządową, to tak naprawdę tej aktywności dotychczas nie było. Ja muszę uczciwie powiedzieć, tego też nie widać na zewnątrz, natomiast prowadzę takie dość intensywne rozmowy z osobami, które zajmują się Legal Techem na co dzień, ścierają się pewne koncepcje, w jaki sposób to powinno wszystko wyglądać. Tutaj myślę, że nie możemy się na pewno zamykać wewnątrz własnego samorządu. Możemy próbować budować ośrodek, no w domyśle silny ośrodek związany z rozwojem Legal Techu, natomiast biorąc pod uwagę, że to będą rozwiązania, które będą służyły całemu światu prawniczemu, naprawdę też albo przede wszystkim, to uważam, że w tym zakresie nie możemy się w żaden sposób zamykać tylko i wyłącznie na środowisko adwokackie. Powinniśmy na to po prostu spojrzeć szerzej. Na szczegóły musimy chwilę jeszcze poczekać, bo też nie ukrywam, że te rozmowy trwają, aczkolwiek mam nadzieję, że czerwiec to będzie ten moment, w którym zostaną podjęte przynajmniej takie kierunkowe decyzje, które w perspektywie kilku miesięcy będą wyznaczały zakres pracy. My też musimy sobie zdać sprawę z prostej rzeczy. Nie nadrobimy zaległości w tym zakresie, mam na myśli samorząd. Nie nadrobimy dziś, jutro, za 2 tygodnie, tylko raczej taka konkretna, ciężka, mozolna praca zmierzająca do tego, żeby powoli budować otoczenie normatywne wykorzystania nowych technologii, ale też możliwość wykorzystania nowych technologii w prawie. No przede wszystkim tak, żeby nie zabić zarówno pracy prawnika, to już tak bardzo ogólnie mówię, ale przede wszystkim po to, żeby służyć obywatelowi, który jest centralnym punktem wymiaru sprawiedliwości. Pozwolę sobie zapytać o to, czy pan mecenas się na kimś wzoruje, bo obserwuję pewne podobieństwa między tym, co robi aktualnie adwokatura, a radcowie prawni, gdzie także stawia się na legal tech, gdzie już patrząc szerzej, odrywając się tylko od legal techu, były ankiety do środowiska skierowane, które, jak się wydaje, teraz adwokatura wymyśla podobnie, może nie tyle wymyśla, co rzeczywiście zbliżone są pytania. Podobny jest pomysł na kształcenie ustawiczne. Czy to nas prowadzi do jakichś dalej idących wniosków co do istnienia dwóch osobnych struktur, osobnych samorządów prawniczych? Czy trochę za daleko poszedłem? Nie, myślę, że za daleko, aczkolwiek od takiej dyskusji nigdy nie uciekniemy, bo ona co chwilę wraca. Natomiast to, o czym ja od dawna mówię, istnienie dwóch samorządów tak naprawdę jest zjawiskiem pożądanym, ponieważ wzmaga konkurencyjność pomiędzy tymi samorządami, a siłą rzeczy to się przekłada na zadowolenie członków poszczególnych samorządów. Niezależnie od tego, akurat jeżeli chodzi o Legal Tech, to ja tutaj widzę wspólną płaszczyznę do współpracy, ale nie tylko myślę o samorządzie radców prawnych, myślę szerzej. Bo to, o czym powiedziałem na początku, Legal Tech jest wyzwaniem, które stoi przed całym wymiarem sprawiedliwości. Zwłaszcza pandemia przyspieszyła dyskusję, ona nam uświadomiła pewne rzeczy, o których wydawało nam się, że nie będziemy tak szybko dyskutować, aczkolwiek dzisiaj sobie wielu rzeczy już po prostu nie wyobrażamy. Inaczej niż tak, jak przyzwyczaiła nas do tego pandemia, chociażby możliwość prowadzenia zdalnych spotkań, czy większą ilość tych zdalnych spotkań. To też nieprawdopodobnie przyspiesza pracę, obniża koszty. I tu powolutku zaczynamy wkraczać w to, co jest takim rzeczywistym legal techem, czyli zaczynamy rozmawiać o pewnej optymalizacji pracy prawnika, o automatyzacji czynności, o smart kontraktach, o blockchainie i tak dalej, i tak dalej. Jakby do brzegu, czy reasumując, to jest fantastyczna płaszczyzna do współpracy samorządów, ale też szerzej świata prawniczego, bo nie zapominajmy też o sądownictwie, które może dużo zyskać, wykorzystując różnego rodzaju technologie. Już o tym rzeczywiście mówiliśmy. Oderwijmy się na trochę od legal techu, panie mecenasie, i spójrzmy szerzej na zagadnienia dotyczące samorządów prawniczych, bo podejrzewam, że starsi członkowie tych samorządów nie będą zachwyceni, słysząc o optymalizacji kosztów, blockchainach, smart kontraktach i tak dalej. Raczej wolą tradycyjną robotę. I czy w ten sposób nie odpłyną od tych samorządów? Nie, dlatego że to jest... Ja powiem inaczej. Zastanawiałem się już bardzo dawno, jak należy podejść do tego, żeby pogodzić sposób funkcjonowania różnych pokoleń w adwokaturze. I musimy mieć świadomość jednej bardzo ważnej rzeczy. Żadna nowa technologia, żadna sztuczna inteligencja nie zastąpi bezpośredniego kontaktu prawnika z klientem. Poufnej rozmowy, omówienia taktyki procesowej czy jakichkolwiek innych czynności, które składają się na to, czego od nas również oczekują klienci. Więc ja nie sądzę, i to mówię z dużą odpowiedzialnością za słowo, nie sądzę, żeby w perspektywie wielu lat, które są przed nami, doszło do takiej sytuacji, że sztuczna inteligencja czy nowe technologie na tyle zdominują działalność adwokatów czy radców prawnych, że ktokolwiek będzie gdzieś próbował odpłynąć, czy będziemy zmierzali w stronę, która może zabijać taką typową pracę prawniczą. Absolutnie nie. To jest tylko wsparcie wykonywania zawodu. Wróćmy w takim razie do człowieka jako centralnego punktu wymiaru sprawiedliwości, a więc również adwokatury, która w obronie praworządności występowała już nie raz. Teraz, jak słyszymy, Naczelna Rada Adwokacka przystępuje do postępowań przed Izbą Dyscyplinarną. Jak rozumiem, również argumentując to koniecznością zapewnienia praworządności. To jest, jak się wydaje, duża zmiana, ponieważ z tego, co sobie przypominam, poprzednie władze adwokatury, mając przed sobą ten dylemat, zdecydowały się nie legitymizować Izby Dyscyplinarnej, nie przystępując do tego, do tych postępowań, które się tam toczą. Państwo zmienili zdanie. Dlaczego? To znaczy, trudno powiedzieć, czy zmieniliśmy zdanie. Na pewno nie legitymizujemy działalności Izby Dyscyplinarnej. My jasno artykułujemy w dalszym ciągu te same argumenty, które wynikają z orzecznictwa TSUE. W tym zakresie się nic nie zmieniło. Natomiast proszę pamiętać, że te postępowania, o które pan pyta, no to powiedzmy sobie wprost, sprawa przede wszystkim dotyczy pana sędziego Wróbla czy pana sędziego Tulei. No to są postępowania, które moim zdaniem wymagają interwencji adwokatury. W pierwszym przypadku, mam na myśli pana sędziego Wróbla, mówimy o profesorze prawa, niekwestionowanym autorytecie prawniczym. Mówimy także o osobie, która jest sędzią Sądu Najwyższego. Ja sobie nie wyobrażam, żeby adwokatura nie stała murem za profesorem Wróblem. Jeżeli chodzi o pana sędziego Tuleję, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której doprowadzany jest sędzia, czy też zatrzymywany, czy doprowadzany na czynności procesowe, które mają być wykonywane z jego udziałem. Moim zdaniem adwokatura w takich sytuacjach powinna stać murem za... Tu nawet nie chodzi o konkretnego człowieka, bo to też wielokrotnie powtarzamy. Nie chodzi o konkretnego człowieka. Chodzi o to, żeby adwokatura stała murem za określonymi wartościami, ale jednocześnie wykorzystywała te instrumenty procesowe, które są dostępne, dlatego że rolą adwokata jest bronić, przede wszystkim bronić, ale też niezależnie od tego te instrumenty procesowe pozwalają na artykułowanie zastrzeżeń, które mamy i w tym zakresie absolutnie adwokatura nie zmienia stanowiska. Ale to jest zupełnie jasne, panie mecenasie, tylko teraz tak, no, obrońca, który jest adwokatem i występuje w imieniu jako za mandanta mając sędziego Sądu Najwyższego, Sądu Powszechnego, który ustanawia obrońcę w osobie adwokata i ten adwokat rzeczywiście może formułować najróżniejsze zastrzeżenia, wnioski i tak dalej. Czym się różni w tej sytuacji rola adwokata obrońcy od roli pełnomocników Naczelnej Rady Adwokackiej, którzy przyłączają się do tego postępowania, tak? Wstępują do niego? To jest to samo? Proszę, zwróćcie państwo uwagę na jedną rzecz, mianowicie adwokatura, czy obowiązkiem adwokatury jest stanie na straży praw i wolności obywatelskich, tak naprawdę ochrona tych praw. I moim zdaniem jest to jeden z instrumentów, który pozwala realizować to podstawowe zadanie adwokatury, które określone jest w prawie o adwokaturze. Ja w tym aspekcie absolutnie nie widzę ani zmiany stanowiska adwokatury, a jedynie widzę wykorzystanie instrumentu procesowego, który pozwala na wyraźne artykułowanie zastrzeżeń, które mieliśmy, które mamy i dopóki nie zmieni się prawo, będziemy mieli. Co więcej, zwróćcie państwo uwagę na sytuację, a mianowicie w poprzedniej kadencji nie staliśmy przed takim dylematem, czy stanąć murem za sędzią Sądu Najwyższego w obliczu takiego postępowania, które się toczy. Czyli to zmieniło sytuację, tak? Że teraz mamy postępowanie przeciwko w sprawie powiedzmy, ale jednak poniekąd przeciwko sędziemu Sądu Najwyższego, tak? Jest to jeden z argumentów, tak jak powiedziałem, jest to jeden z argumentów, natomiast jeżeli chodzi o kierunek działania, filozofię działania adwokatury, w tym zakresie nic się nie zmienia. W dalszym ciągu wyraźnie artykułujemy te same zastrzeżenia, które mieliśmy, wykorzystujemy przy tym jeszcze dodatkowy instrument procesowy, który jest. A czy, panie prezesie, w takim razie adwokatura wykonuje decyzję Izby Dyscyplinarnej, która na przykład postanawia wydalić adwokata z zawodu, tak, po prawomocnym rozstrzygnięciu korporacyjnych sądów? Znany jest mi jeden przypadek, jedno postępowanie, które się toczy. Ono w tym momencie zawisło przed organem odwoławczym, jakim jest Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej według stanu na dzień dzisiejszy nie podjęło jeszcze decyzji. W pierwszej instancji rzeczywiście jedna z okręgowych rad adwokackich dokonała skreślenia adwokata w oparciu o orzeczenie. No właśnie. Odwołując się do uzasadnienia w oparciu o orzeczenie sądu dyscyplinarnego. Natomiast trudno mi na dzisiaj antycypować kierunek rozstrzygnięcia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. A kiedy postępowanie się tym zajmie, panie prezesie? Wiadomo? Jest jakiś termin? No, powiem szczerze, sprawa stanęła już na prezydium. Mogę powiedzieć, że ona była jakby wstępnie omawiana, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma wyznaczonego posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które zajęłoby się tą sprawą. Ale mamy pełną świadomość i też w kontekście obowiązujących w kodeksie postępowania administracyjnego terminów mamy pełną świadomość, że przed nami jest ta decyzja i ta decyzja na pewno zostanie podjęta. A czy fakt, że Naczelna Rada Adwokacka przyłączyła się do postępowania przed Izbą Dyscyplinarną jakkolwiek może wpływać na te decyzje? W sensie, że no, skoro tutaj się przyłączacie, to może i w tę stronę będziecie państwo honorować rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej. Nie. Ja myślę, że nie. To są zupełnie dwa odrębne fakty. Z jednej strony mamy postępowanie odwoławcze związane ze skreśleniem adwokata z listy w następstwie. Tutaj cytuję za uzasadnieniem uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej: w następstwie wykonania wyroku sądu dyscyplinarnego, co nie oznacza, że wykonania orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo ja tak przynajmniej rozumiem intencję uzasadnienia tej uchwały. Natomiast czymś innym zupełnie jest to, że bierzemy w obronę sędziego Sądu Najwyższego z tego bardzo prostego powodu, że tak jak już powiedziałem na początku, korzystamy z instrumentu procesowego, który jest. To się w żaden sposób nie łączy z tym, że szanujemy w rozumieniu, będziemy wykonywać wyroki Izby Dyscyplinarnej. Co do sprawy dyscyplinarnej, to jest indywidualna sprawa, która będzie przedmiotem rozstrzygnięcia, natomiast absolutnie adwokatura, to wyraźnie chcę podkreślić, w żaden sposób nie przyjęła założenia, że Izba Dyscyplinarna jest sądem w rozumieniu artykułu 45 Konstytucji. Tutaj żadne argumenty się nie zmieniły, które miałyby zmienić perspektywę oceny Izby Dyscyplinarnej. Panie redaktorze, szanowni państwo, zwróćcie uwagę państwo na to, że przybywa orzeczeń TSUE, przybywa opinii Rzecznika Generalnego, z których wynika, iż te argumenty, które zostały sformułowane na samym początku dyskusji o statusie Izby Dyscyplinarnej, o orzekających w Izbie osobach, o sposobie powołania członków Izby Dyscyplinarnej, w żaden sposób nie uległy zmianie. One tak naprawdę mają pewne wzmocnienie, przede wszystkim jurydyczne, w kolejnych wypowiedziach formalizowanych w postaci opinii albo orzeczeń TSUE. Tu stawiamy kropkę. Dziękujemy za to wyjaśnienie i do zobaczenia następnym razem. Adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Do zobaczenia. Cieszę się na kolejne spotkanie. Obiecuję, że będzie szybsze niż to. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Dziękujemy. To jest program Rzecz o Prawie. Polisolokaty. Czy to bezpieczne i na co uważać, gdy się je wykupuje? Adwokat Leszek Kieliszewski, partner zarządzający Kancelarii Legality, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Porozmawiamy o polisolokatach. Jak się wydawało, już wszystko o nich zostało powiedziane. Znane były problemy z różnymi polisolokatami, z którymi następnie konsumenci długo próbowali ułożyć sobie życie, a tymczasem życie przynosi nam zupełnie nowe problemy i rozstrzygnięcia. Tak, panie mecenasie? Tak, to prawda. Wcześniej problemy z polisolokatami dotyczyły opłat za wykupy i ten problem w zasadzie został już rozwiązany, ale pojawiła się nowa kategoria polisolokat i nowe kategorie problemów. O ile poprzednie polisolokaty składały się z takiego elementu ubezpieczeniowego i tego elementu inwestycyjnego, o tyle pojawiły się kilka lat temu na rynku produkty, które w ramach tej polisolokaty nie zawierały tego elementu ubezpieczeniowego, a stanowiły jedynie opakowanie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. I samo w sobie nie byłoby to nawet czymś złym, gdyby nie to, że te fundusze inwestycyjne zamknięte zaprzestały wykupywać certyfikatów. I co to oznacza dla kogoś, kto kupił to ubezpieczenie? Oznacza to, że wpłacił pieniądze na polisę, ma tą polisę, jest pośrednio właścicielem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego, ale nie może odzyskać tych pieniędzy. No i jeżeli nie może odzyskać pieniędzy, no to pozostaje dochodzenie roszczeń na innej drodze. A dlaczego właściwie, panie mecenasie, przestały fundusze wykupywać te polisy? Wynika to z konstrukcji funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który jest specyficzną kategorią lokat. To nie jest też inwestycja dla każdego inwestora. Ustawodawca wymaga, żeby minimalna kwota zapisu była na 200 tysięcy złotych, uzasadniając to tym, że to jest produkt dla inwestorów doświadczonych. I każdy statut takiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego przewiduje możliwość wstrzymania wykupów certyfikatów. Tutaj chodzi o to, że jeżeli fundusz inwestuje w perspektywie 5, 7, 9 lat, no to może mieć nie zawsze aktywa, które będą bardzo płynne, które można od razu sprzedać. W związku z tym zabezpiecza się, że gdyby wszyscy inwestorzy funduszu przyszli i jednocześnie chcieli odebrać swoje pieniądze, no to on może nie być w stanie zapewnić takiej ilości gotówki. I o ile jest to produkt dla inwestorów, którzy mają duże doświadczenie, to w przypadku, kiedy to zostało opakowane w polisolokatę i sprzedane inwestorom detalicznym, no to mamy tutaj do czynienia z takim niedopasowaniem produktu. No i teraz ci inwestorzy detaliczni chcą przyjść po pieniądze, a fundusz mówi, ale my nie mamy z czego wypłacić tych pieniędzy, bo zainwestowaliśmy w takie aktywa, których na dzień dzisiejszy nie możemy spieniężyć. No tak, i to jest problem, ale czy ci inwestorzy, szczególnie ci niedoświadczeni, nazwijmy tak ich w cudzysłowie, są o tym należycie poinformowani, czy o tym dobrze wiedzą, czy to ich rzeczywiście zaskakuje? To znaczy nie są dobrze poinformowani, to znaczy powodem w ogóle, dla którego sprzedawano, opakowano te fundusze inwestycyjne zamknięte w opakowanie polisolokaty, jest to, że zdecydowanie łatwiej jest sprzedać produkt, który nazywa się ubezpieczenie, niż produkt, który nazywa się fundusz inwestycyjny. No bo ubezpieczenie kojarzy się z pewnością, stabilnością, bezpieczeństwem, a fundusz inwestycyjny kojarzy się z jakąś ryzyką, z jakąś grą rynkową. W związku z tym to zostało zapakowane właśnie po to, żeby łatwiej to sprzedawać klientom detalicznym. I ich poinformowano, jak im to sprzedawano, że oto jest ekskluzywny produkt, który normalnie jest dostępny dla klientów zasobnych, tak, którzy mają 200 000 złotych, ale w danym towarzystwie jest to tak wspaniałe, że można to już kupić za dużo mniejsze pieniądze, więc produkt ten przeznaczony dla bogatych jest też dostępny dla osób mniej majętnych. Z kolei te osoby, oprócz tego, że znały nazwę tego produktu, nie miały możliwości zapoznania się z tym, jak on działa, no bo nigdy nie były uczestnikami tego funduszu, więc nie dostawały informacji o tym, jakie są warunki statutowe, ale były poinformowane o tym, że jest ryzyko takie, że te certyfikaty nie będą odkupywane, że może być utrata płynności tych certyfikatów. No i to było w ogólnych warunkach ubezpieczenia, na które zresztą w tej chwili ubezpieczyciele się powołują w momencie, kiedy uczestnik chce wykupić swoje certyfikaty albo kiedy składa reklamację. Oho, niezła pułapka na konsumentów. No to przejdźmy do tego, co najciekawsze, czyli jak z tym walczyć, jak dochodzić swoich racji. No, pierwszym takim elementem, który trzeba by zrobić, jest złożenie reklamacji. Od reklamacji zawsze trzeba wyjść. No, tutaj mogę uchylić rąbka tajemnicy, że nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, że klient, któremu nie wykupiono polisy, złożyłby reklamację i ta reklamacja zostałaby od razu rozpoznana pozytywnie. Tutaj towarzystwa ubezpieczeń zawsze konsekwentnie informują, że nie ponoszą za to winy, że jest to czynnik zewnętrzny, fundusz inwestycyjny nie wykupuje certyfikatów, w związku z tym nie mogą wykupić tej polisy. No i w tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak wystąpienie na drogę sądową. I tutaj jest bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który stwierdził, że takie polisolokaty, które stanowią jedynie opakowanie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, nie mają cech ubezpieczenia i te umowy są nieważne, i wobec tego nakazuje towarzystwom ubezpieczeń zwrócenie wszystkich zainwestowanych środków. Bo Sąd Apelacyjny słusznie zresztą zwrócił uwagę, na czym polega istota umowy ubezpieczenia. I sąd mówi tak, ubezpieczenie polega na tym, że w zamian za zapłacenie składki przenosi się ryzyko na zakład ubezpieczeń. Natomiast w tych umowach nie było tego transferu ryzyka. To znaczy klient zapłacił składkę, ubezpieczyciel czerpie korzyści z tej struktury, natomiast całe ryzyko, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe jest po stronie klienta. Z kolei ta część ubezpieczeniowa, która jest w tych ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, często została wykreowana pozornie, to znaczy ubezpieczyciel pobiera składkę w wysokości, dajmy na to, 5 000 złotych, a jego ryzykiem na wypadek śmierci klienta jest zapłata 1000 złotych odszkodowania. No to trochę tak, jakbyśmy chcieli ubezpieczyć mieszkanie, ale cena tej polisy byłaby 5 razy taka, jak cena tego mieszkania. No to przecież to nie jest żadne ubezpieczenie. I sąd właśnie apelacyjny tak spostrzegł, no i orzekł zwrot całości środków, no i jest to linia, która w tej chwili jest dominująca. No to To nam przypomina trochę taką nierównomierność, nierównoważność pozycji konsumenta i banków w sprawach frankowych, prawda? Podobnie też sąd rozstrzyga o nieważności, ale czy tutaj też dochodzi kwestia ewentualnych dalej idących sporów co do tego, kto ma, co do korzystania z kapitału i ewentualnie za to należnych opłat, czy jeszcze tak daleko nie doszło? Nie, dlatego że w przypadku kredytów to konsument uzyskuje pieniądze od banku, więc transfer kapitału jest od banku do konsumenta. Tutaj natomiast ten transfer kapitału jest w odwrotną stronę. To klient powierza swoje środki, swoje oszczędności instytucji finansowej, no tutaj będą to zakłady ubezpieczeń i następnie przychodzi po zwrot tych pieniędzy i w momencie, kiedy on przychodzi po ten zwrot, się okazuje, że tych pieniędzy nie może odzyskać, więc tutaj nie ma żadnego świadczenia wzajemnego ze strony ubezpieczyciela, które on mógłby potencjalnie rościć, no bo to on wziął te pieniądze od klienta, a w drugą stronę tego transferu nie było, no a teraz nie oddaje, no bo fundusz inwestycyjny tego nie realizuje wykupów. Tak? Bardzo interesująca sytuacja. Myślę, że jest wielu inwestorów, którzy dopiero teraz staną się doświadczeni po tym przykrym doświadczeniu, które ich spotkało. No i ciekawe orzeczenie Sądu Apelacyjnego, które będzie jeszcze skarżone do Sądu Najwyższego. Jak pan myśli, panie mecenasie? Myślę, że ono już zostało zaskarżone do Sądu Najwyższego ze względu na skalę problemów. Natomiast niektórzy inwestorzy jeszcze nie wiedzą, że taki problem ich czeka, bo w momencie, w którym są jak gdyby w trakcie tej inwestycji i nie przychodzą do tego ubezpieczyciela i nie mówią oddajcie mi pieniądze, to oni widzą jakąś wycenę, która jest czysto taka księgowa. W związku z tym widzą, że mają realną wartość. Problem się zaczyna w momencie, kiedy potrzebują tych pieniędzy, przychodzą z żądaniem wykupu i wtedy dowiadują się dopiero, że ten wykup nie zostanie zrealizowany, bo fundusz nie realizuje wykupu. W związku z tym myślę, że inwestorzy będą sobie zdawali sprawę z tego, w jakiej znaleźli się sytuacji, dopiero wtedy, gdy przyjdą z żądaniem wykupu, z chęcią odzyskania swoich pieniędzy. No nie życzymy nikomu takich przykrych niespodzianek, ale niestety obawiamy się, że mogą się jeszcze zdarzyć. Dziękuję za tę rozmowę. Mecenas Leszek Kieliszewski, partner zarządzający z Kancelarii Legality, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. To był program Rzecz o Prawie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, wtorek, godzina 14. Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia.